Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Nie Eliasz, ani nie Jeremiasz, ani żadnych z proroków. Przeczytaj jeszcze raz Mateusza 16, werset 14. Możemy w jakimś stopniu zrozumieć to, że ludzie mylili Jezusa z Janem Chrzcicielem, ale jak mogli uważać go za Eliasza, Jeremiasza czy innego ze starotestamentowych proroków? Skąd brały się takie przypuszczenia? Eliasz był nieustraszonym prorokiem, który zasłynął w wyniku pamiętnej konfrontacji na Górze Karmel. Odważnie karcił grzechy odstępczego króla i jego demonicznej żony. Samotnie stawił opór religijnej elicie pod rządami zepsutego Achaba. Jeremiasz, płaczący prorok, działał w czasach narodowego wrzenia i kryzysu, przekazując swoim rodakom przesłanie, którym Izraelici gwałtownie się sprzeciwiali, a jego samego prześladowali. Wypowiadając ostre i stanowcze napomnienia skierowane przeciwko uczonym w piśmie i faryzeuszom, Jezus powoływał się na sposób, w jaki potraktowano innych wiernych Bożych posłańców i traktował to jako koronny argument. Tak wystawiajcie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Jakie znaczenie dostrzegasz w fakcie, że ludzie współcześni Jezusowi utożsamiali go z tego rodzaju osobami? Być mylonym z postaciami, o którym wspominał Piotr w swojej odpowiedzi z Mateusza 16:14, było prawdziwym zaszczytem. Wszyscy ci ludzie byli duchowymi mocarzami, którzy swym szlachetnym charakterem i nieugiętą postawą w obronie dobra i prawdy wywarli ogromny wpływ na naród izraelski. Jednak jakkolwiek pochlebne porównania, te, jak wiemy z naszej perspektywy, dalekie były od prawdy. Na przykład, gdyby Jeremiasz twierdził, że jest światłością świata, uznalibyśmy go za niezbyt zdrowego umysłowo. Jakkolwiek pokazowe było zwycięstwo odniesione przez Eliasza na Górze Karmel, gdyby Jezus użalał się nad sobą w obliczu zagrożenia tak, jak czynił to ów bohaterski skądinąd prorok, nie bylibyśmy skłonni paść do jego stóp ze czcią, jak to czynimy teraz. Mylenie Chrystusa z tamtymi postaciami w przeszłości, jakkolwiek pochlebne i intrygujące, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością przedstawioną w Ewangeliach. Jaka jest zasadnicza różnica między Jezusem a wszystkimi prorokami? I dlaczego różnica ta ma dla nas tak ogromne znaczenie? Jan 1:5. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ewangelia Jana 17:5. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Hebrajczyków 1:1-3. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Dziękuję.